kolejna medytacja pasyjna. Słowa Pana Jezusa do siostry Józefy Menendez, świętej mistyczki. Wyczerpanie moje jest tak wielkie, mówi Pan, a krzyż tak ciężki, że osłabiony upadam w połowie drogi. Patrzcie teraz na tych ludzi, pozbawionych wszelkich uczuć ludzkich, jak brutalnie mnie podnoszą. Jeden ciągnie mnie za ramię, drugi za ubranie, przylepiony do ran. Ten mnie ściska za gardło, tamten chwyta za włosy. Inni kopią i kładają razem pięściami. Krzyż spada na mnie, przygniatając mnie swym ciężarem. Kamienie przydrożne ranią mi twarz. Piasek i pył z krwią zmieszany zasłania mi oczy. Przylega do oblicza. Stałem się istotą najbardziej wzgardzoną na świecie. Mój pierwszy upadek otrzyma siłę dla nawrócenia się grzeszników zatwardziałych złem. Wy wszyscy, co pogrążeni jesteście w złościach i co przez jakiś czas żyliście, błąkając się jak tułacze z powodu zbrodni, jeśli popełnione winy zatwardziły wam i zaślepiły serca, jeśli dla dogodzenia swoim namiętnościom popadliście w najbardziej gorszące grzechy, ach, kiedy dusza wasza zda sobie sprawę ze swego stanu, kiedy bodźce lub wspólnicy waszych upadków opuszczą was, nie dajcie się ogarnąć rozpaczy. Dopóki w człowieku zostaje choć jedno tchnienie życia, jeszcze uciekać się może do miłosierdzia i błagać o przebaczenie. Jeśli jesteś młody, a już złe prowadzenie się zdegradowało ci w oczach świata, mówi Pan, nie lękaj się. I chociaż świat słusznie uważa cię za zbrodniarza, gardzi tobą i opuszcza cię, to przecież Bóg twój nie zgodzi się na to, aby twoja dusza stała się łupem piekła. Przeciwnie, pragnie on gorąco, abyś zbliżył się do niego, bo chce ci przebaczyć. Jeśli nie śmiesz do niego mówić, to skieruj w jego stronę wzrok swój i westchnienia swego serca. A wkrótce ujrzysz, jak jego dobra i ojcowska ręka zaprowadzi cię do źródła przebaczenia i życia. Matko Najświętsza, do serca twego mieczem boleści skroś przeszytego. Wołajmy wszyscy z jękiem, ze łzami, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Wołajmy wszyscy z jękiem, ze łzami, ucieczko grzeszny, módl się za nami. Gdzie my, o Matko, a gdzie pójdziemy i gdzie ratunku szukać będziemy? Twojego ludu nie gać prośbami,
grzesznych, módl się za nami, Twojego ludu nie gać prośbami, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Alla Maria, Maria, Maria. Maria malachenu lechenun ishalcha malachanoi Adonai 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 Adonai. Mario, Matko Boska Bolesna, Męczennico Miłości, przebita siedmioma mieczami boleści, módl się za nami, Matko Najświętsza. Stawiaj się, abyśmy przeżywali ten czas pasyjny w duchu miłości do ukrzyżowanego i słuchali Jego nauk. Jeśli większą część swojego życia dobrowolnie spędziłeś w bezbożności lub obojętności i znalazłszy się nagle na progu wieczności, usiłuje cię zaślepić rozpacz, o nie daj się oszukać, bo jest jeszcze czas na przebaczenie. Choćby ci tylko sekunda życia pozostała, w tej sekundzie możesz jeszcze pozyskać życie wieczne. Jeśli twoje życie dłuższe lub krótsze upłynęło w nieświadomości i błędzie, jeśli byłeś przyczyną wielkiego zła dla ludzi, społeczeństwa, nawet religii, jeśli przez jakiś zbieg okoliczności poznałeś nareszcie, że się mylisz, nie daj się pogrążyć ciężarowi swych win i zła, którego byłeś narzędziem. Idźcie jeszcze za mną, mówi Pan. Zachęca i mówi Jezus, o kilka kroków dalej spotkacie moją Najświętszą Matkę. Sercem przenikniętym boleścią idzie naprzeciwko mnie. Z dwóch powodów. Najpierw, aby na widok swego Boga nabrać siły do cierpienia. Potem, aby przez swą heroiczną postawę dodać swemu Synowi odwagi do dokończenia dzieła odkupienia. Pomyślcie o męczeństwie tych dwóch serc. Moja Matka miłuje przecież swego Syna nade wszystko. I nie tylko nie może Mu służyć, ale przeciwnie, wie, jak bardzo jej obecność powiększa moje cierpienia. Ja znowu na świecie najwięcej miłuję Matkę moją. I nie tylko, że nie mogę jej pocieszyć, ale żałosny stan, który mnie widzi, sprawia jej ból, podobny do mojego. Ponieważ śmierć, którą ja cierpię w moim ciele, Matka moja nosi w swoim sercu. Ach, jej oczy nie mogą oderwać się ode mnie, a moje zaproszone i zakrwawione zatrzymują się na niej. Nie pada ani jedno słowo, a
Ale ile mówią sobie nasze serca przy tym bolesnym spotkaniu? Wszystkie katusze mojej męki znała z objawienia Bożego. Kilku moich uczniów, chociaż z dala, z obawy przed Żydami, usiłowało się też dowiedzieć o tym, co się działo, aby jej to donieść. Skoro tylko dowiedziała się, że wyrok śmierci został wydany, wyszła na moje spotkanie i nie opuściła mnie już, aż do chwili złożenia mnie w grobie. Matka Boża tak powiedziała do siostry Józefy, tym razem ona sama przemówiła. Od dzieciństwa miałam poznanie spraw Bożych i świadomość nadziei pokładanych w przyjściu Mesjasza. Dlatego, kiedy anioł zwiastował mi tajemnicę wcielenia i kiedy stwierdziłam, że jestem wybrana na Matkę Zbawiciela ludzi, serce moje, chociaż bardzo poddane woli Bożej, pogrążyło się w bólu. Wiedziałam bowiem, ile to małe boskie dziecię miało cierpieć. A proroctwo starego Symeona potwierdziło tylko moje matczyne niepokoje. Możesz sobie wyobrazić, jakie były moje uczucia, kiedy patrzyłam na piękność mojego syna, na jego twarz, jego ręce i nogi i całą jego postać, wiedząc, jakim katuszom będzie on musiał podlegać. Gdy całowałam jego ręce, zdawało mi się, że moje wargi są już wilgotne od krwi, którą miał kiedyś przelać i która miała kiedyś wytrysnąć zadanych mu ran. Całując jego nogi, w duchu widziałam je przybite do krzyża. Gdy gładziłam jego prześliczne włosy, przytomniłam sobie, jak pokryje je krew i opasza cierniowa korona. Kiedy zaś w Nazarecie stawiał pierwsze kroki i wyciągnąwszy rączki, biegł na moje spotkanie, nie mogłam powstrzymać łez na myśl o tych rękach rozpiętych na krzyżu, na którym miał umrzeć. Który za nas cierpiał rany, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Teraz zachęcam do spontanicznej modlitwy. Po każdym wezwaniu możemy powiedzieć: chwała Tobie, miłości ukrzyżowana. Panie Jezu, miłości ukrzyżowana, prowadź nas drogami swoimi. Chwała Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana. Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana. Chwała Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana. Jezu, miłości ukrzyżowana. Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana. Miłości ukrzyżowana.
Chwała Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana. Chwała Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana. Chwała Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana. Miłości ukrzyżowana. Chwała Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana. Chwała Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana za tych wszystkich, którzy Cię nie kochają, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie czci i chwały nie oddają. Chwała Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana. Chwała Tobie, Jezu, miłości ukrzyżowana. Miłości ukrzyżowana. Miłości ukrzyżowana. Jezu, miłości ukrzyżowana. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce. Uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Sławię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen.